jest zdecydowanie więcej niż przewidywaliśmy. Zarówno liczba głosów, która z tego co dobrze pamiętam jest o 57% większa niż w ubiegłym roku, ale też przede wszystkim zaangażowanie. Zaangażowanie fanów, zaangażowanie wszystkich nominowanych, zaangażowanie całej społeczności to przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, ale to też tylko pokazuje, że mówiąc o tym, że e-sport rośnie w siłę, to nie jest tak, że my po prostu jako branża o tym mówimy, tylko to się po prostu dzieje. Takim największym wyróżnieniem to jest właśnie organizacja, tak? Bo tutaj konkurencja była naprawdę bardzo, bardzo zacięta. Przecież obok Isaac Obors było AGO, było Kingwin, było Pact chociażby, prawda? Także ta konkurencja była bardzo duża i nie sądziłem, że uda się w takim zacnym gronie wygrać. Zobaczyli nasi kibice, że to też jest ważna część naszego klubu i że e-sport ogólnie staje się czymś ważnym w dzisiejszym świecie i że nawet jak czasem nie do końca rozumieją, dlaczego to budzi aż tyle emocji i skąd w ogóle takie zainteresowanie, to w pewien sposób trzeba powiedzieć, że to szanują. 7 dni w tygodniu, że tak powiem, pracuję od 10 do 21 i wiem, ile czasu to zajmuje, wiem, ile to energii bierze, dlatego tym bardziej się cieszę, że Marcin zdobył tą nagrodę. Ten rok był dość ciekawy, bo z jednej strony pojawiło się wiele nowych inicjatyw, z drugiej strony kilka zaliczyły pewną zadyszkę, więc nigdy nie można być pewnym miejsca w szeregu. My oczywiście obserwujemy to, jak nasz rynek się rozwija, ale jestem przekonany, że dobrą pracą obronimy ten tytuł.